imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, serdecznie Was witam w niedzielny poranek 11 września. Tym razem nie dwoma hasłami, jak to klasycznie bywa, ale jednym, które jest hasłem tygodnia wyjętym z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział i 40 werset. Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. Ta 13 niedziela przez lata była obchodzona jako niedziela diakonii. Została kilka lat temu przeniesiona na pierwszą niedzielę pasyjną i wtedy też o tej diakonii mówimy, gdy w okres postu wkraczamy. Niemniej jednak przy 13 niedzieli tekst liturgiczny i tekst kazania pozostał dalej w tej perspektywie diakonijnej, a więc szeroko mówiąc pomocy człowiekowi w potrzebie. Drodzy, o tej diakonii, o caritas, czy jakkolwiek inaczej na ten temat mówiąc, można pięknie mówić, pięknie pisać, wygłaszać piękne kazania, sympozja, wykłady, ale Jezus zwraca uwagę na to, że cokolwiek uczyniliście, a więc w praktyce zrobiliście dla człowieka w potrzebie. Chciałbym więc dzisiaj podzielić się pewnym projektem, który od 2 lat prowadzimy w Pszczynie. Nazywa się on Jadłodzielnia. To taka prosta szafa, którą zbudowaliśmy. Składa się z 2 części. W pierwszej jest lodówka, a w drugiej części szafa na materiały sypialne. W tej lodówce, wiadomo, przechowujemy materiały spożywcze, które są krótkoterminowe, zupy, które gotują nasi parafianie, nie tylko zresztą nasi, nabiał czy inne dżemy albo inne rzeczy. Natomiast w tych nasypkie jest chleb, bułki, cukier, mąka i tak dalej. Dziś, zobaczcie, mamy przedpołudnie, a szafa jest już pusta. Znaczy się, że kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób skorzystało z tego, co tutaj rano jeszcze było zgromadzone dla nich. Ta szafa w przedostatniej półce jest przeznaczona również na produkty książkowe, na duchową literaturę, ponieważ uważamy, że nie tylko cieleśnie, ale również duchowo chcemy wyjść do człowieka i są tu modlitewniki czy inne rozważania, z których te biedne osoby mogą skorzystać i rzeczywiście są regularnie zawierane. Ufamy więc, że to dzieło Pana Boga, a więc duchowy pokarm i cielesny razem połączone, gra dobrą rolę i rzeczywiście spełnia swoje posłannictwo w życiu tych osób, które tutaj przychodzą, aby korzystać z tych darów. Moi drodzy, zachęcam. To nie jest nic trudnego, żeby taką szafę zbudować i przygotować gdzieś w okolicach swojej parafii. W Pszczynie działają 3, prowadzone przez jeszcze 2 parafie katolickie. Rzeczywiście bardzo dobrym echem się cieszą nie tylko wśród społeczeństwa pszczyńskiego, ale również wśród władz miasta i powiatu. Czasem nie dajemy rady, żeby takie coś zrobić, ale pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo nie polega na gadaniu, tylko na działaniu. Albo na mówieniu, na inspiracją i motywacją do tego, aby działać na rzecz poprawy jakości życia drugiego człowieka. Tak robił Pan Jezus. Działajmy i my jako Jego dzieci, bo wtedy Kościół staje się bardziej wiarygodny. Amen. Pomodlimy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Pan Jezus nie tylko uczył o Królestwie Bożym, nie tylko zachęcał do pokuty, do nawrócenia i przyjęcia łaski, ale także wielokrotnie stawał koło człowieka w potrzebie i mu pomagał, czy to chorym, czy biednym, czy wyautowanym ze społeczeństwa. To dzieło diakonii podjął pierwszy Kościół. Podejmujemy również my, jako Kościół XXI wieku, aby w ten sposób zaświadczać wśród tych osób słabych, poszkodowanych, będących w potrzebie, że Ty jesteś Bogiem żywym. Prosimy, dotykaj ich serc, przemieniaj te serca, ale sprawiaj także, aby i nasze ręce, i nasze serca były gotowe, aby czynić, aby służyć, aby przybliżać Ciebie w taki praktyczny sposób. Niech Twoje imię będzie wywyższone i uwielbione na cały ten dzisiejszy dzień świąteczny i cały tydzień, jaki jest przed nami. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to proszę. Amen. Pięknej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.